Witam. Dzisiaj zabawa z tynkowaniem. I to dosłownie, bo nie mam odpowiedniego piasku. Udało mi się kupić wapno. O dziwo. Dlaczego zabawa? Bo nie mogę... inaczej. To, co robiłem, nie trzyma się ściany. I muszę tutaj dolewać wody, mieszać w choboku, żeby było pajcie płynne, ale przez to wszystko zlatuje i nie mogę rzucić tego, że tak powiem, na raz, na gotowo, żeby można było już ściągnąć listwy. Tylko rzucam kolejną warstwę i na to pójdzie jeszcze jedna, a z tego względu to wszystko leci na dół, bo nie mam piasku, bo to jest piasek to posadzki. Więc o plastyczności tego, tak jak to powinno wyglądać, można zapomnieć. Może nie odpadnie, ale na pewno będzie mocniejszy niż na tym drobniutkim piaseczku. Teraz zaczynam następny kawałek. Tu pójdę kolejny i dopiero górę. Zobaczymy, czy to na tyle dzisiaj jeszcze sobie trochę wciągnie ta woda w ścianę, żeby można było rzucić jeszcze raz. Nie wiem, czy to się uda. Boję się, żeby nie zaczęło odpadać. Ściany sobie zwilżyłem. Wtedy się lepiej przylepia, ale szybciej spływa. Tak więc coś za coś. I lecimy z koksem. Ja narzucam na tą grubość co trzeba, po prostu odrywa się i spada. Jest troszeczkę za gruby albo za dużo jest to narzucania. I się boję, żeby się nie zrobił taki dywan, jak rzucę i zwinie się i pół ściany odpadnie. Dlatego od razu nadmiar ściągam. A i to robiłem w piekielni. Gdzieś mam chyba nawet z dwie. Ale przez te wszystkie przenoszenia ciężko znaleźć teraz cokolwiek. Tak to jest, jak się nie trzyma w jednym miejscu. Na szczęście koszt około 8 zł to moje A wezmę. Jakby było... O, właśnie o tym mówiłem. Odkleja się. Jakby było droższa by była, to bym nie wziął. Tą na pewno będzie szybciej się rzucać niż tą małą. O. No i właśnie o tym mówię. Tu już leci. Zresztą tam był dołek, bo miała być puszka. Ścinam to, co jest za dużo. Zgarniam jeszcze trochę. Co tu jest? I to będzie fajna zabawa dzisiaj. Tutaj ten początek, próbowałem to zrobić normalnie. Nie idzie, odrywa się, więc muszę robić tak jak teraz. Specjalnie tu dobrze posamiatałem. Tam się nie przejmuję, po tej tak naprawdę tej ściany i tak nie będzie widać, no to. Ale sobie chociaż tutaj potestuję wszystko. Proporcje, chociaż przy innym piasku to też będzie inaczej wyglądać, to takie. Tu zrobiłem 1:6, znaczy porcja cementu, porcja wapna i 6 porcji piasku, 0,4. Słabszego na pewno nie będę robił w tym tomutynku, żeby jeszcze więcej piasku dawać. Zastanawiam się nad 5 porcjami piasku. W budynku gospodarczym robiłem coś koło 8-9 porcji piasku. I stwierdzam, że nie jest tynk z łapy, bo jest coś porównywalnie do tego, co chyba można w worku kupić. Ale stanowczo za słaby na budynek gospodarczy. Ostatnia urobiona zaprawa, znaczy pierwsza taczka dopiero poszła. A, nie ta ręka. Miałem powiem, muszę się uczyć lewą ręką rzucać. Niestety ciężko. Jeszcze przy tej zaprawie. Ajajaj. A tu jest okazja przy tym kominie. Więc trochę można się pośmiać. Prawdopodobnie tynki ogólnie będę robił pneumatycznie. Albo ktoś mi będzie robił. Jeszcze nie wiem. Miałem robić wszystko sam. No. Ale się okaże. Bo też była opcja, żeby pożyczyć maszynę. Ale czy faktycznie się uda? To się okaże. O, nie po oczach. Chciałem powiedzieć, że się okazało, że po rodzinie jest marzyna przecież do tynkowania. Ale z tego, co się orientuję, to oni nie robią tynków z betoniarki, tylko z worków. I nawet jeżeli, chyba że coś się zmieniło w tej kwestii, bo nawet jeżeli by przyszli robić, to bym praktycznie nie musiał zapłacić za robotę ani za wypożyczenie, tylko jednemu tam pracownikowi dniówki, ale z worka prawdopodobnie tylko. A ja nie chcę z worka, bo te z worka są słabe tynki moim zdaniem. Na starą chatę wolę mieć z betoniarki mocniejsze. Ale to jeszcze nie ma co nad tym myśleć. Raz, że do tego jeszcze daleko. A dwa, nie wiadomo co z tego wyjdzie jeszcze. Skończy pewnie się tym, że będę rzucał cały dom kielnią. I tyle w temacie. Gdzie lecisz? Tu już zaczynam kolejną warstwę. Tu już przyłapało. Góra jeszcze miętka, bo niedawno ją skończyłem. Tu już pierwsze, powiedzmy, zrobione. Dalej lecę 0,4, więc o idealnie równym tynku można zapomnieć. Znaczy bez rys. No i teraz cienką warstwę trzeba nakładać po tu dzień, gdzie już jest na równo prawie. Trochę zganiałem, żeby było co nałożyć jeszcze. I taka robota pomału. Ja to tynkowanie ręczne. I coś takiego bynajmniej ja robię. I coś musiało wejść, jakiś syfek, kamyczek, albo kawałek wapna, grudka, paseczek zostawiło. No i to rzucam i tak dalej, aż po całości będzie zrobione. Od razu na świeżo wyrywam, na świeżo, tu już na dole jest nie takie świeże. Ale u góry już jeszcze tak. A przynajmniej będę się starał. Pewnie i tak trochę ściany odpadnie. Znaczy tynku. Tak jak tu, bo mi się nie chciało naciąć. I zaraz wszystko poleci mi na głowę. Co to tak trzyma? Zabieram się z tym stąd, żeby mi nie przeszkadzało. Na razie tu. Zaraz się wyniesie. Drugą stronę tak samo, znaczy następną sztukę. I łatamy dziury. Trochę tu nabrudziłem. I łatane z pozostałością z zaprawy tynkarskiej. Przynajmniej łatam. Nie wiem, czy to nie będzie wkurzające. Te później. Może trzeba było to skuć. Nie pamiętam, jak ja to wcześniej robiłem. Czy to skuwałem, czy zostawiałem? Chyba skuwałem. Ten klej gipsowy. Mieliście tak, jeśli ktoś już tynkował na listwach, że w tym miejscu, gdzie były listwy, tynk popękał, porobiły się takie pionowe kreski. Ja już tak miałem w budynku właśnie gospodarczym. I pytanie, czy to jest od tego, że za późno było łatane, czy czymś innym niż było robione, osobno mieszanym, Chociaż to też jest osobno, bo to nie jest to samo, co jest tu. Bo to już jest... To już jest twarde. A dzisiaj robione. A u góry jeszcze świeże. Tak samo jak to. Inny cement. Ściana trochę ciągnie. No jeszcze dzisiaj będę musiał to zdrapać, tylko jak? Nie wiem, czy się wyrobię, to znaczy wyrobię. Nie wiem, czy to będzie można już zdrapać. Bo tu powiedzmy, że dałoby radę to postrapywać, tylko to jest jeszcze za świeże. A mamy godzinę 16:29. A przydałoby się, żebym w ciągu godziny stąd pojechał. Pytanie, czy się uda. Pewnie napsuję trochę tą ścianę, ale jeżeli tego dzisiaj nie zrobię, a jutro mnie tu nie ma przez cały dzień, dopiero pojutrze, no to raczej chyba tego nie zostawię. Chociaż moim zdaniem powinno to się udać chyba wytrapać. Zależy, jak to zwiążę mocno. Tylko ta zaprawa nie jest raczej za słaba. A dzisiaj za oknem to już wszystko padało. Deszcz, śnieg. Słońce świeciło. Dzisiaj pogoda jest piękna. Ścinam to teraz na świeżo. Tu na dole to jeszcze... Ale tu u góry jest masakra będzie. Jest za świeże wszystko. Ale może się uda i nie rozwalić połowy tynku. Nie no, za świeże. Gdzie tu jest, u góry jest łapnięte. Może pod ukosem. O. Jakoś się uda. Powinno to być jeszcze zatarte, no ale nie ma szans dzisiaj najmniejszych. Już mnie tu nie powinno być. Tak, to bym to zostawił troszeczkę na dłużej. Bo tu ta część jest świeżutka. O, tutaj mi się zrobiło wgłębienie. Ja to tutaj złapać. Świeże, miętkie. Może ja bym to jakoś szpachelką ściął, by było lepiej. się boję przycisnąć. Jakoś chyba tak. Ja zostawiam, nic nie robię, poszczepajcie ich, popsuję. Więc na dzisiaj to tyle. Tylko jeszcze sprzątnę to, co znowu naprudziłem i finito na dzisiaj. Cześć!